objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz. Śpijcie czujnie. Śpijcie czujnie. Wydarzenia zaskoczą was w nocy. Żywioły przejdą niespodziewanie. Zabiorą wam gęsto materialne dobra, wasz materialny dobytek. Bez chcenia jesteście dobrowolnie się rozwijać i przyjąć prawdę. To Pan Stworzyciel z powodu skutku zwrotnego swoją armią was obudzi z tego letargu, bo brak was bogactwa duchowego. Najlepiej, aby ci, co na terenach, które będą zalane, nabyli sobie kajak i spali w kajaku, bo inaczej siłą wody zostaną znieceni. 40-metrowa fala będzie u wybrzeży Polski. Zmiecie wszystko, co będzie na jej drodze i małe szanse, abyście się uratowali, abyście mogli przeżyć taką siłę żywiołu wody. Jak będziecie bez przygotowania duchowego, jak pozostaniecie bez zadbania o duchowe bogactwa, to wasze bogactwa ziemskie stracą wartość i pozostanie cała reszta bez znaczenia, jak wy stracicie gęsto materialne ciało, otoczkę ducha. Wtedy już bez możliwości zrobienia czegokolwiek. Wtedy zrozumiecie, dlaczego Pan Stworzyciel interweniuje na ziemi. Każdy duch musi poznać prawdę. Pan Stworzyciel może interweniować na ziemi poprzez żywioły. Interwencja bardzo potrzebna. Gdyż wy ludzie, pozostawieni sami sobie, pozbawilibyście się swoich ciał ziemskich nawzajem. Za marne dobra materialne, bardzo mało znaczące, rozum wasz to żądze władzy i pieniędzy. To jest rozumowy upadek ludzkości. Tak rozum góruje nad duchem i zdrowym rozsądkiem. Tym, którzy chcą zawładnąć całą ziemią, bez potrzeby pływające budowle. Bo przed żywiołami, armią Pana Stworzyciela, bez możliwości uciec. Skutek zwrotny dopadnie was wszędzie, gdzie będziecie. Udusi was wasza własna energia skutku zwrotnego. To, co zgotowaliście innym ludzkim duchom, wróci do was zwielokrotnione i energia wyrówna wszystkie rachunki. Bez udziału Pana Stworzyciela, wy sami wymierzacie sobie sprawiedliwość swoimi czynami.